Dość ciekawym ruchem do zmasterowania sobie na trampolinie jest Hyper Aerial. Do Hyper Aeriala możecie wykorzystać ten zwykły trikowy aerial, tylko dosyć ciężko go na początku się robi na trampolinie. Jak go chcecie sobie zacząć, po prostu stajemy sobie delikatnie na szermierza, przeciągamy sobie rękoma do trampoliny i przerzucamy sobie nogi. Na sam początek możecie sobie to zrobić zwykłej gwiazdy. Jak złapiecie ruch, wystarczy tylko trochę mocniej dobić się nogami, dłoniami dalej prowadzić tak, żeby one leciały do gleby, tylko mocniej przerzucić sobie nogi. W miarę stopniowo, po prostu jeszcze bardziej dociskamy się do nogi i przekręcamy sobie cały ruch w rotację. Więc jeśli macie ten ruch, spróbujemy sobie zrobić w takim razie Hyper Aeriala, czyli coś takiego. Hyper Aerial na początku może wydawać się dość trudny, ale jest do niego bardzo prosta wprawka, którą możemy sobie przećwiczyć na trampolinie. Ja go sobie też przekatowałem trochę bardziej na trampach, potem łatwiej mi było go przenieść na springflora. A to, co sobie chcemy zrobić, to na razie wylądować go mniej więcej jak side flipa, czyli kiedy będziemy sobie robić zwykłego aeriala, próbujemy sobie ściągnąć obie proste nogi do gleby, tylko nie tak, żeby lądować przodem czy tyłem jak barana, tylko chcemy wylądować centralnie bokiem, także nasze stopy, jak zaczniemy sobie tutaj, to lądujemy sobie skierowani całym ciałem w tą stronę. Jest to pierwsza wprawka, która pomoże nam to wszystko wyciągać. Kiedy robimy sobie Hyper Aeriala, próbujemy zostawić naszą klatkę trochę wyżej. Nie chcemy schodzić tak mega nisko w ruch, tylko zostawić sobie kapkę wyżej, naszą klatę, przerzucić mocno nogami i na samym końcu zabrać naszą prawą nogę i z całej siły ściągnąć lewą do gleby. To, co musimy pilnować w Hyper Aerialu, to to, że jak kręcimy sobie ten ruch, to nie możemy się obkręcać tą stopą tak, żeby lądować sobie na Aerial Switcha albo tudzież przodem jak Webstera. Próbujemy się cały czas trzymać skierowani bokiem i ten ruch nogą, jaki wykonujemy, to przeciągamy ją sobie w tej pozycji mocno do gleby. Okay? I ważne jest to, żeby nasze nogi były spięte już od samego początku, bo inaczej nie zdążymy przypiąć ruchu i mocno przyciągnąć tych nóg do gleby.